Witam Państwa w Telewizji Radzyń. Dzisiejszym gościem w cyklu Nasze Rozmowy jest frontman zespołu Golden Life Adam Wolski, z którym porozmawiam m.in. o historii zespołu i ich ostatniej płycie. Witam Cię, Adam, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy tuż po koncercie zespołu Golden Life w Radzyniu. Koncert odbywał się w ramach programu Kultura w sieci, dlatego jego odbiorcami głównie były osoby siedzące w swoich domach przed telewizorem bądź komputerem. Jakie masz wrażenia po koncercie? Łatwo było się do takiej sytuacji przystosować? Nie było najgorzej, było w porządku, aczkolwiek jednak brak publiczności jest odczuwalny. Tęsknimy za otwartymi przestrzeniami, gdzie są ludzie, gdzie jest zabawa, gdzie są emocje. Myślę, że trzeba jakiś czas jeszcze przeczekać i wszystko wróci do normy. Niemniej jednak cieszymy się za Wasze zaproszenie, dziękujemy, bawiliśmy się dobrze, mam nadzieję, że ludziom też się podobał ten koncert, głównie tym, którzy właśnie nas oglądali przez internet. Do zespołu Golden Life dołączyłeś kilka lat po powstaniu. Jakie miałeś wtedy nadzieje związane z uczestnictwem w tym zespole? Oczekiwałeś wtedy, że utrzymacie się na rynku aż tak długo? Wiesz, to generalnie w ogóle na samym początku byliśmy tak młodzi, że dla nas muzykowanie to była przygoda, tylko nikt nie zakładał, że coś z tego wyniknie. Zagrasz może parę koncertów, pokażesz się tu, tam i to wszystko zniknie po prostu, tak? Rozejdzie się, każdy miał jakieś szkoły, gdzieś tam każdy szedł, miał jakieś plany swoje zawodowe. Aż to nagle po wydaniu pierwszej płyty się okazało, że komuś to się podoba i to na większą skalę. A tak naprawdę piosenka oprócz Błękitnego Nieba otworzyła nam szersze drzwi i wtedy zaczęły się koncerty duże, większe, zaczęły się jakieś kontrakty płytowe. Więc to wszystko zostało rozpędzone już do takich granic, no, z którymi żeśmy zupełnie nie wiązali żadnych nadziei. Tak? To, jak mówię, to była czysta przygoda, a tu się okazało, że jednak coś z tego wyszło i ta przygoda trwa do dzisiaj, bo ja to nazywam właśnie przygodą życia. Tak? No właśnie, ta przygoda trwa już ponad 30 lat. Czy podczas tego czasu były takie momenty, które szczególnie zapadły Ci w pamięć? No, tych momentów było wiele. Były to i miłe wydarzenia, były to sympatyczne wyjazdy na przeróżnego rodzaju koncerty. Czasami jakieś fajne, spontaniczne akcje, były też smutne wydarzenia. To, wiesz, nam musielibyśmy poświęcić chyba osobny program na to, żeby to jakby wyartykułować teraz. Albo napisać książkę, bo jest jakiś taki plan, ale też nie chcę zdradzać tutaj żadnych opowieści. Cokolwiek się pojawi, to będzie po prostu fajną, miłą niespodzianką, myślę, że dla kogoś, kto chciałby wiedzieć więcej o nas. No. Wspomniałeś o smutnych momentach. Na pewno takim momentem był pożar w Stoczni Gdańskiej w 1994 roku. Na pewno był to ważny moment w karierze Golden Life. No, mieliśmy dwa takie smutne wydarzenia, bo śmierć naszego kolegi Maćka, który zginął w wypadku samochodowym i właśnie ten pożar w hali Stoczni. No, to były ciężkie chwile zarówno dla nas, jak i dla naszych rodzin w ogóle. No, byliśmy wstrząśnięci tą całą sytuacją, że to akurat po naszym koncercie coś takiego miało miejsce. Młodzi ludzie prosili o piosenkę, były jakieś różnego rodzaju zbieranie funduszy na leczenie i tak dalej. To były ciężkie chwile, ale wybrnęliśmy z tego, tak? Podnieśliśmy się, została piękna piosenka, którą gramy na każdym koncercie, między innymi u Was też. Tak, i za to bardzo dziękujemy. Bardzo. Jest wielkim hitem, jak również macie wiele innych hitów na swoim koncie. Ja nigdy nie nazywam tej piosenki hitem, bo ona ma jakieś takie zupełnie inne, specyficzne, takie metafizyczne jakby właściwości i oczywiście, że ona ma tam piękne słowa i ładną melodię, to wszystko jest jakby zawarte, ale wydaje mi się, że dla wielu ludzi właśnie nawet ta nazwa tego utworu 24/11/94 jest właśnie takim pomnikiem po prostu ich osobistej tragedii, a faktem jest, że bardzo dużo jest sytuacji takich, że ludzie chętnie puszczają ten numer, jak kogoś żegnają, jak kogoś wspominają, tak, kogoś, kto po prostu odszedł, więc stała się ta piosenka taką uniwersalną piosenką po prostu pożegnania. Nawet ostatnio śpiewałem na pogrzebie naszego przyjaciela, który założył reprezentację artystów polskich i rodzina bardzo chciała, żebym zaśpiewał tą piosenkę, więc to są też takie okoliczności. Dla mnie osobiście ta piosenka jest hitem. Ja mając
kilkanaście lat razem z wami przeżywałem te tragiczne wydarzenia i chociażby podczas dzisiejszego koncertu widziałem, jak ludzie śpiewali tą piosenkę. Jak czuje się artysta, wykonawca, widząc, że ludzie od początku do końca śpiewają jego piosenki? No, to jest tak jak... To jest tak, że artyści czują się wspaniale, tak jeżeli widzą taką reakcję, tak jak śpiewanie twoich utworów. No to znaczy, że ten utwór już przez nich został, że tak powiem, skonsumowany tak do granic możliwości i wiedzą dokładnie, o co w tym chodzi, znają każde słowa, więc to jest bardzo miłe i chyba każdy artysta oczekuje czegoś takiego, tak żeby ludzie znali słowa piosenek i śpiewali razem z nim. No to jest piękne podziękowanie za coś, co się stworzyło w sumie dla ludzi. A jak powstała piosenka pod tytułem Dobra, Dobra, Dobra? Przyznam się, jej tekst jest bardzo zabawny. Trzy zabawne słowa, no, znaczy trzy proste polskie słowa Dobra, Dobra wymyślił Maciek Pruchnicki i od tego, żeśmy takim torem szli. Czyli tak naprawdę powstał najpierw refren i później została dopisana historia o tym, że jest taki osobnik, który ma wszystko w nosie i po prostu żyje sobie jak chce, prawda? To nie było trudne, tak jak zwykle. No, dużo tekstów piszemy razem, więc tutaj też żeśmy usiedli razem w miłych okolicznościach i napisaliśmy ten tekst. Pamiętam, że jeszcze szlifowanie ostatnie było w studiu przed nagrywaniem, czyli przed tym, jak stanąłem przed mikrofonem i śpiewałem już słowa tej piosenki, tam coś było poprawiane. Pamiętam nawet pierwsze wersje tego utworu, coś tam zaczynał skrobać Piotr Bukartyk, ale pamiętam, że nie do końca nam się podobała jego wizja jakby tego, jak on widzi ten numer. I w końcu napisaliśmy ten tekst sami. No, a Piotrek, wiadomo, wspaniały artysta, więc pozdrawiamy go tutaj. Rozumiem. Wasza ostatnia płyta nosi tytuł 7. Czy jest to jakaś szczególna liczba, cyfra dla waszego zespołu? Nie, szczególna. No wiadomo, Szczęśliwa Siódemka, siódma płyta, tutaj jest wiele takich skojarzeń i już po prostu, no pewnie nie ma co tutaj się, wiesz, zegar też, który rozpoczyna jakby tą płytę, jest też taki bardzo wymowny. Więc też to można jakoś to określić jako siódmą godzinę może, tak. Rozumiem, ale płyta wcale nie jest wesoła. Uważam, że brakuje w niej optymizmu. Śpiewasz o ciągłym pędzie życia, który nie pozwala zwracać uwagi na najważniejsze sprawy. Co cię wkurza w tym normalnym, zwykłym życiu? Wiele rzeczy wkurza i takie coś tam zostało wyśpiewane, wykrzyczane, czy inaczej zinterpretowane. Na tym głównie bazują teksty, tak? No coś tam człowiek chce po prostu przekazać przez nie. No ale czy do końca ona jest jakaś taka smutna? Ja myślę, że ona jest po prostu taka, jakie jest po prostu życie, tak? No, gonimy, świat jest chory, tak jak zresztą teraz ewidentnie jest chory, tak? Więc wiele rzeczy tutaj się spija, też jest bardzo dużo o nadziei, więc nie myślę, żeby była aż tak bardzo pesymistyczna. A czy na tej płycie jest piosenka, z którą szczególnie się utożsamiasz, która ciebie wyraża? Z każdą piosenką się utożsamiam. To nie ma tak, że się nie utożsamiam z jakąkolwiek piosenką. Z każdą piosenką Goldenów się utożsamiam, więc ja ją śpiewam, więc po prostu ją przeżywam i interpretuję te słowa po prostu po swojemu. Nie? Na scenie jesteście już ponad 30 lat. Masz jakąś receptę na długowieczność? Grać, robić to, co się lubi, tak jak my to robimy. Oczywiście wiadomo, no, siła kompromisu jest tutaj kluczową postacią. W zespole jest 5 osób, się ścieramy dosyć mocno czasami. Ale jednak u nas przede wszystkim nie ma lidera, więc każdy z nas ma prawo głosu. Wspólnie tworzymy piosenki. Czasami ja napiszę słowa, czasami napisze ktoś inne słowa. Zawsze wspólnie ustalamy jakby strategię. Wspólne działania są naszą wypadkową, taką wspólną, więc to, że się dogadujemy, to pewnie to jest też jakiś tam swojego rodzaju sukces wszystkich nas, żeby właśnie utrzymać się wspólnie razem przez tyle lat. W takim razie życzę ci i całemu zespołowi, żebyście jak najdłużej grali razem i tworzyli. I dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo. A wszystkich Państwa, którzy nie mieli okazji obejrzeć koncertu zespołu Golden Life w Radzyniu Podlaskim, zapraszam na stronę internetową Telewizji Radzyń, www.telewizjaradzyń.com, jak również na nasz kanał na YouTubie.